No cześć, wrzucimy dzisiaj takie zadanko ze skręcania wału, z tym, że jest uważane za troszkę bardziej problematyczne, ponieważ mamy ściany z obu stron, czyli jest po prostu wał, jest wmurowany między dwiema ścianami. Tutaj mamy przyłożony jakiś moment 2M, a to w drugą stronę moment M. No i okej, okay, no jak, jakie pytanie tutaj będzie? No na przykład może być pytanie, żeby zrobić, narysować wykres momentu skręcającego. Jak się do tego zabrać? Jeżeli nie ma, znaczy jeżeli są dwie ściany, to wiadomo, że przy każdej ścianie będzie jakiś moment utwierdzenia, który zastępuje tą ścianę. Powiedzmy, że tu będzie MU1, tu będzie MU2. Obojętne, czy w prawo, czy w lewo przyłożymy, tylko trzeba się później tego trzymać. I oczywiście, podobnie jak zawsze, punkt pierwszy. O, to może ja to będę punktował, wypunktuję to. Punkt pierwszy, uwalniamy od więzów. Uwalniamy od więzów, co właśnie uczyniłem przed chwilą. Jak uwolnimy od więzów, to piszemy momenty skręcające w poszczególnych przedziałach, czyli piszemy, mimo tego, że nie znamy momentu utwierdzenia, to wystarczy, że go napiszemy. Piszemy momenty skręcające. Skręcające w każdym przedziale. W każdym przedziale. Miałem głosy, że taka formuła, kiedy piszę po kolei, każdy punkt jest lepsza, więc to czynię. No i dobrze, i teraz proponuję, żebyśmy sobie poszli od lewej strony, bo obojętnie czy prawa, czy lewa, no bo ściana jest z każdej strony. I bierzemy sobie na początek moment skręcający w pierwszym przedziale. Niech tutaj będzie 1, tu będzie 2, tu będzie 3. No i jak ten pierwszy przedział będzie wyglądać? Bierzemy sobie, zakrywamy całą resztę i piszemy tylko ten moment, który widzimy. Jak widać, zakryłem pomarańczową, jaskrawą kartką wszystko inne i widzimy tylko MU1, czyli ten moment utwierdzenia. I analogicznie będziemy robić poszczególne następne przedziały. Czyli moment pierwszy jest MU1. Moment drugi, jak sobie zakryjemy, to będzie moment skręcający drugi. Tutaj sobie zakrywam. Tu mam MU1 plus M. MU1 plus M. Trzeci przedział. Może będę konsekwentny, zakryję też sobie jakąś kartką. Jest tak, MU1 plus M minus 2M. No i proszę bardzo. I nie jest aż takie trudne. To jest początek dopiero. Plus M minus 2M. Czyli mówiąc prosto, MU1 minus M. No ale jest niewiadoma, jest MU1. I teraz jak to ugryźć? Jakbyśmy się zastanowili tak bardziej plastycznie nad tym wałem, że ten wał się będzie skręcał, to wiadomo, że jeżeli w pierwszym przedziale on się skręci o jeden stopień, w drugim przedziale też o jeden stopień, to razem będzie 2 stopnie w tym miejscu. To żeby ściana stała i prawa i lewa, to musi się cofnąć, odwrócić, skręcić o minus 2 stopnie ten trzeci przedział. Czyli można sobie napisać, że może zatytułuję to, żeby być konsekwentnym. Suma kątów skręcenia. Suma kątów skręcenia. Skręcenia w przedziałach. Przedziałach.
Czyli jeszcze raz, słownie, znaczy słownie, no równanie pisząc, kąt w pierwszym przedziale plus kąt w drugim przedziale plus kąt w trzecim przedziale równa się 0. Czyli na przykład może być tutaj na plusie, tu na plusie, to tu będzie na dużym minusie. I żeby się wyzerowało wszystko, żeby obie ściany były w takim samym miejscu, jak stoją. No dobrze. I co teraz? No, jest takie coś jak prawo Hooka dla skręcania. Prawo Hooka dla skręcania. Dla skręcania. Ja może przypomnę je, żebyście sobie przypomnieli, bo niektórzy mogą tego nie pamiętać. Że kąt skręcenia to jest moment skręcający razy długość przedziału przez G razy biegunowy moment bezładności. Jedni pamiętają, drudzy nie, to normalne, nie ma się co przyjmować. I teraz możemy sobie to wstawić i musimy sobie wstawić to do każdego z tych kątów, czyli wiadomo, każdy kąt dopiszemy sobie z prawa Hooka. Może zrobię miejsce dla wykresu momentów wcześniej. Może tak. Co będziemy dalej robić. No i idąc z tym tą drogą, czyli tak, pierwszy przedział, moment skręcający w pierwszym przedziale razy długość pierwszego przedziału to jest L przez G, tutaj jest podane, że G przypominam moduł sprężystości postaciowej, czyli własność materiału, i razy biegunowy moment bezładności, tutaj będzie taki sam dla każdego przedziału, drugi przedział MS2 razy L przez G razy I0 plus trzeci przedział MS3 razy L przez G razy I0 równa się 0. No i dobrze. I wstawimy sobie oczywiście te obliczone momenty skręcające do każdego z nich. Ale od razu widać, że można sobie, ponieważ I0, czyli moment biegunowy bezwładności, będzie taki sam, bo jest taki sam przekrój, i G też jest takie samo, czyli można sobie od razu pomnożyć obie strony przez G i 0 oraz podzielić obie strony przez L. I to bardzo uprości sprawę, bo długości też są takie same, więc po co nosić to cały czas. I w końcowym, może jeszcze nie końcowym, ale końcowym, kolejnym etapie będzie tylko MS1 plus MS2 plus MS3 równa się 0. No i MS1 to widać, że jest MU1. MU1 plus MS2 to jest MU1 plus M. MS3 jest MU1 minus M. No i z tego wyliczymy sobie moment utwierdzenia. Zapomniałem napisać jeszcze minus M, bo to jest, bo się można pomylić w taki sposób, czyli pierwszy, drugi, a trzeci jest tutaj. Czyli jest MU1 minus M, równa się 0. I widać od razu gołym okiem, że można sobie M i M skrócić. I to będzie tylko MU1, MU1, MU1. Czyli wynika z tego, że 3MU1 równa się 0, czyli MU1 równa się 0. No i teraz można sobie już napisać, ile wynoszą, no tutaj może napiszę nawet, ile wynoszą momenty skręcające dla tych przedziałów. Tu widać, że będzie 0. W drugim będzie 0 plus M, czyli M. A w trzecim będzie 0 minus M, czyli minus M. No i wtedy już można sobie
trochę bałaganu zrobiłem, ale to nie szkodzi. W każdym razie pierwszy przedział będzie równy 0, moment. Drugi przedział będzie równy m. Że tutaj, oj, to miała być prosta linia. To miała być prosta linia. A trzeci, jak widać, policzone jest, będzie minus m. No i ok. Czyli tutaj jest m, tu jest minus m. I taka oto właśnie trudność następuje. I później łatwość, kiedy mamy z obu stron ścianę, ścianę. Przypominam, najbardziej kluczowy etap, właściwie dwa kluczowe etapy, to suma kątów skręcenia równa 0. I przypominam również prawo Hooka dla skręcania, które jest czymś innym niż prawo Hooka, ale jest właśnie konkretnie dla skręcania. I no właściwie tyle. I zapraszam do zadawania pytań oczywiście w komentarzach. No i oczywiście do subskrypcji dalszych. I dziękuję za te, które już są. Do następnego.